Alicja, Bronek i Cezary stoją na jednej linii zwróceni na wschód. Pierwszy stoi Cezary, 300 metrów za nim Bronek i 100 metrów za Bronkiem Alicja. W pewnej chwili jednocześnie zaczynają maszerować, każdy ze stałą prędkością. Po 6 minutach marszu Alicja wyprzedza Bronka, a po kolejnych 6 Cezarego. Po ilu minutach marszu Bronek wyprzedził Cezarego? Dobrze, więc zróbmy może rysunek na początek. Czyli tak, oni stoją wzdłuż jednej linii, to jest ta jedna linia. Więc tak, pierwszy stoi Cezary, czyli tu będzie Cezary, oznaczmy go literką C. 300 metrów za nim stoi Bronek, to tu będzie Bronek. I 100 metrów za Bronkiem Alicja, czyli tu jest Alicja. Narysujmy może jeszcze, czyli tu mamy 300 metrów. A tu mamy 100 metrów. No i teraz oni zaczynają się poruszać z jakimiś prędkościami. Każdy się porusza, czyli powiedzmy Alicja się porusza z prędkością VA. Bronek się porusza z prędkością VB, a Cezary porusza się z prędkością VC, wszyscy w jedną stronę, no i ze stałymi prędkościami. Więc ruszają jednocześnie, no i co wiemy? I teraz tak, czyli może teraz, ponieważ odległości mamy w metrach, a czas w minutach, to wygodnie nam te prędkości będzie mierzyć w metrach na minutę, więc może napiszmy tutaj wyraźnie VA, VB, VC to są prędkości, w metrach na minutę. No i dobrze, i teraz co wiemy? No wiemy, że ruszają jednocześnie, prawda, i po 6 minutach Alicja, która początkowo jest 100 metrów za Bronkiem, wyprzedza Bronka. No to co nam to mówi o wzajemnym związku tych prędkości Alicji i Bronka? No to przez 6 minut Alicja przejdzie ile? Prędkość razy czas. To jest droga Alicji w metrach. Prawda? Prędkość w metrach na minutę razy czas daje nam drogę po 6 minutach. I teraz wiemy, że jak to się ma do drogi Bronka? No to jest droga Bronka. Znaczy przez te 6 minut Alicja dogoniła Bronka, czyli musiała przejść o 100 metrów więcej, czyli VA razy 6 równa się VB razy 6 plus 100. Drugi warunek, no po następnych 6 minutach, czyli razem po 12 minutach, czyli po 12 minutach marszu, Alicja dogoniła Cezarego, czyli przeszła tyle co Cezary, przepraszam, tu jest 12, tu ma być 12, czyli przeszła tyle, co Cezary, no i go dogoniła, czyli jeszcze 400 metrów, prawda? Początkowo między nimi było 400 metrów. Dobrze, i teraz nas pytają, po ilu minutach marszu Bronek wyprzedził Cezarego? To może niech to będzie, nazwijmy ten nieznany czas T, czyli to jest czas w minutach, czas w minutach po jakim Bronek wyprzedził Cezary. Dobrze, teraz jaki jest związek tego nieznanego czasu T z prędkościami Bronka i Cezarego? No podobnie jak tutaj, czyli przez czas T Bronek przeszedł VB razy T. No, jeszcze my nie wiemy, czy on go wyprzedził, prawda? Ale okaże się, że z tych warunków będzie wynikało, że Bronek idzie szybciej niż Cezary. Czyli VB razy T równa się, to jest droga Bronka, to musi być droga Cezarego plus 300 metrów. Prawda? Czyli Bronek musi przejść 300 metrów więcej. No i teraz spróbujmy z tego równania wyliczyć T.
Znaczy tak, popatrzmy jeszcze na strukturę. Tutaj mamy cztery niewiadome, prawda? Trzy prędkości i czas, mamy tylko trzy równania, więc w zasadzie wydaje się, że nie da się obliczyć wszystkich tych niewiadomych, ale też nie o wszystkie niewiadome nas pytają. Pytają nas tylko o czas, więc spróbujmy z tego równania wyliczyć ten czas w zależności od prędkości Bronka i Cezarego, następnie popatrzeć na pierwsze dwa równania, czy przypadkiem nie da się ich użyć, aby ten czas policzyć. Wobec tego tak, no, odejmuję od obu stron VC razy T. W ten sposób po lewej stronie mam tak, VB razy T minus VC razy T i po prawej mi zostaje 300. Może tu będę kontynuował. Teraz T wyłączę sobie przed nawias, czyli T razy VB minus VC jest 300. I teraz dzielę obie strony przez VB minus VC. I w ten sposób otrzymuję, że czas w minutach to jest 300 podzielone przez VB minus VC. Dobrze, czyli żeby obliczyć ten czas, potrzebujemy różnicę prędkości Bronka i Cezarego. No i teraz popatrzmy na te dwa pierwsze równania. A co one mówią? No przepiszę je tutaj jeszcze raz. VA razy 6 równa się VB razy 6 plus 100. Teraz drugie równanie podzielę przez 2. Mogę je podzielić przez 2, czyli mam tak. VA razy 6 równa się VC razy 6 plus 200. Drugie równanie podzielone przez 2. Teraz popatrzmy. Potrzebujemy różnicy VB minus VC. Otóż spójrzmy na te równania. Po lewej stronie pierwszego równania mamy VA razy 6 i po drugiej też. Czyli jeżeli my odejmiemy sobie od lewej strony równania VA razy 6, to dostaniemy 0. No dobrze, ale teraz, jeżeli od lewej odjąłem, to również muszę odjąć od prawej, ale teraz drugie równanie mówi mi, że zamiast odejmować 6VA, to mogę odjąć 6VC i 200, tak? Czyli VB razy 6 plus 100 i odejmuję 6VC plus 200. Czyli co? Czyli teraz mam 0 równa się 6VB plus 100 minus 6VC i minus 200. I wobec tego tak, szóstkę mogę sobie wyłączyć tutaj z tych dwóch, prawda? Z tych dwóch sobie wyłączam 6 i mam 6 razy VB minus VC, 100 minus 200, czyli minus 100 mi zostaje. No i co, chcę teraz z tego równania chcę obliczyć, prawda, VB minus VC, żeby wstawić tutaj. To co, muszę dodać 100 jeszcze kawałek przejedziemy tu, czyli tak, dodałem 100, to mam tak, 100 równa się 6 VB minus VC, dzielę przez 6 i w ten sposób otrzymuję tutaj VB minus VC równa się 106. A można by to skrócić, ale może to nie jest w tej chwili najważniejsze. I teraz to ja wobec tego wstawiam sobie to tutaj do tego mianownika. I w ten sposób policzymy T. Czyli T równa się 300 podzielone przez 106. Podzielić przez ułamek znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli to jest 300 razy 6 setnych, 300 przez 100 skracam, to jest 3 razy 6, czyli 18. No, czyli T jest równe 18 i pamiętamy, że to jest czas w minutach. Zatem Bronek wyprzedził Cezarego po 18 minutach marszu.
Więc jeszcze raz, te równania nie pozwalają nam obliczyć wszystkich tych wielkości, tych prędkości. Natomiast pozwalają nam obliczyć różnicę prędkości. No i tak należy się spodziewać, że ponieważ mamy tylko dane o tym, przez ile czasu, prawda, doganiano, Alicja doganiała Bronka, Alicja doganiała Cezarego, to na ten czas oczywiście ma wpływ tylko ich względna prędkość. To jeżeli każdy z nich będzie szedł na przykład o 100 metrów na minutę szybciej, no to nie będzie to miało wpływu na czas dogonienia Bronka przez Alicję. Na ten czas ma wpływ tylko różnica prędkości, tak? Czyli prędkość względna. No i okazuje się, że tu mamy dosyć informacji, aby te względne prędkości policzyć i odpowiedzieć na to pytanie, kiedy Bronek dogoni Cezarego.